Dzień dobry w kolejnym odcinku z mojego garażu. Jest to gra, która nie bez powodu jest porównywana do My Summer Car i nie bez powodu po raz kolejny napisaliście w komentarzach pod pierwszym materiałem z tej gry, że znowu po raz kolejny bąkol, kiedy jest jakaś gra, gdzie się po prostu naprawia samochody, porównujesz znowu do My Summer Car, ty wszędzie widzisz My Summer Car. Ludzie, chcieliście tyle lat, żebym nagrywał My Summer Car, to mi już odbiło. Po prostu mi odbiło, jestem... Zwariowałem na punkcie wszystkich gier, które są podobne do My Summer Car. I za każdym razem, kiedy widzę jakąś grę, gdzie są samochody, to stwierdzam My Summer Car. No, wiem, taki może cringe ktoś teraz powie, bo to teraz młodzież tak nadużywa tego słowa cringe. W każdym razie, czy cringe'em jest ta gra? W skrócie, ktoś jeszcze nie widział tej gry, zmyka mi w tym momencie, wyłącza teraz na odtwarzanie, idzie zobaczyć pierwszy materiał i dopiero sobie włączy ten odcinek. Nie będę mówił już od początku, o co chodzi w tej grze, bo wszystko było wyjaśnione w pierwszym materiale. W każdym razie dzisiaj po raz pierwszy podejdziemy do jakiegokolwiek zadania związanego z naprawą. Bo w grze możemy sobie kupić samochód, ale ja tego dzisiaj nie będę poruszał. Dzisiaj zajmiemy się przede wszystkim robieniem, bo my generalnie okazuje się, że dorabiamy sobie w naszym warsztacie, w naszym garażu, naprawiając. Can you change fuel tank? Czyli czy możesz naprawić mi, a raczej wymienić, czy możesz wymienić zbiornik na paliwo. Biorę tą robotę, możemy ją skipnąć, ale wydaje się być spoko. No i mamy taki oto, oj, coś tam ścina. Taki oto pojazd, bardzo ładny zresztą, bardzo ładny. I co? I trzeba by było na pewno gdzieś do garażu naszego. A, dobra, tutaj jest ten w ogóle zbiornik na paliwo. W ten sposób. Tutaj jest wlew. I tutaj to. Czyli co? Można by było do garażu wjechać. Przede wszystkim otwórzmy garaż. Okej, otwórzmy garaż. Wjedziemy sobie tutaj do środka, o ile on jest sprawny. Ten pojazd, ale podejrzewam, że jest sprawny. A, ręczny. No tak. No i dobra, wjedziemy sobie do garażu. Można wejść tutaj też na ten podnośnik, ale myślę, że nie będziemy tutaj na podnośniku usiadać, bo nie ma takiej potrzeby. No nie musimy, możemy się od góry dostać, nie musimy nurkować. I teraz tak, taki fuel tank jest przykręcony z tego co widzę na jakąś śrubę. On nam w ogóle będzie jeździł teraz ten pojazd, więc chyba ręczny musimy tutaj zaciągnąć. Więc weźmy sobie ten ręczny. Musimy to... śruba, nie śruba, weźmiemy sobie klucz. Cyk. I będziemy musieli odkręcić. Aha, jeszcze tutaj u góry jest... Tutaj jest korek jeszcze, nie wiem czy ten korek jakoś trzeba wyciągnąć. Wyciągnij... A no nie, dobra, lepiej go wsadźmy, bo ja nie wiem czy tam jest w środku paliwo. Czy ono się w jakiś sposób nie ulotni. Na przykład wyleje. Dobra, tu naznaczamy raz. I co, to tyle? A, to już można wyciągnąć. Zobaczmy czy tam w ogóle było paliwo. Moment. Czy w środku było paliwo jakieś? Ty. A, jest! Ty, jest jakieś paliwo. Dobra, jest jakieś paliwo, ale nie wiem jak dużo. W każdym razie musimy znaleźć taki sam przedmiot. Czyli to się nazywa Gas Tank 40L. Gas Tank 40L. Czyli 40 litrów. No i taki możemy znaleźć przede wszystkim gdzie? Możemy znaleźć tutaj pewnie, nie? Bo tutaj, a w ogóle mamy radio? Możemy je puścić? Czekajcie. Jest tu radio jakieś? Poczekajcie. Bo... O! Coś tam gra, ale... To się przesuwa? A nie! Ojej! Dobra. Nie mogę takiej piosenki. Nie mogę, bo mi YouTube wy... Uspokój się. Dobra, Jezu, nie, bo to jest normalna muzyka, to ja nie mogę takiej muzyki. To jest prawdopodobnie stacje przez internet, są normalnie stacje radiowe, internetowe i prawdopodobnie mógłbym tutaj RMF albo Z, albo SK, albo coś tam puścić. Co robimy teraz? W tym katalogu, słuchajcie, szukamy, gdzie możemy znaleźć ten zbiornik. Ja myślę, że coś związanego z silnikiem. Tutaj mamy miskę, o jest, 69, kupujemy, chyba jest...
A jeszcze są jakieś przewody paliwowe i tak dalej. Ale gdzie on się pojawia? To jest stary. Tutaj go nie ma po lewej, po prawej. A, tu się pojawił nagle. On z nieba spada. Okej, okay, dobra. I co my robimy z tym? Chyba tutaj po prostu... wkładamy. No i to tyle, jeśli chodzi o tą robotę. Poczekajcie, musimy... Coś takiego zrobimy. Oraz... Kucnijmy, sprawdźmy. Cyk, dobra. Chyba jest zrobione, myślę, że jest zrobione. Nie wiem, czy trzeba paliwo wlać. Zaraz się dowiemy. Nie, tutaj nie. A, mamy, complete. Okej, okay, oddajemy. I samochód znika magicznym sposobem. Dobra, to bierzemy następne. Head gasket, moi drodzy. Dobra, skipnijmy, zobaczmy co jeszcze. Can you put a new air filter on, moi drodzy? Czy nowy filtr powietrza? Ja myślę, że weźmiemy sobie to zadanie, bo to może być ciekawe zadanko. I teraz tak, gdzie jest ten pojazd? O, tu jest ten pojazd. Mam nadzieję, że pojazd działa. Wejdziemy sobie do garażu. Cyk. Weźmiemy sobie, musimy na tą... Na ten zapłon znaleźć, gdzie ten zapłon jest. O, matko, będzie ciężko. Dobra, weźmiemy sobie tak, zrobimy. Dobra. W ogóle samochody, nie wiem czy wtedy jeździły samochody, czy w update'cie jakimś nie dodali. Dobra, wjedźmy sobie tutaj. No dobra, zarzućmy ręczny. O, chyba nie wyjdę, ale czekaj, dobra, może się uda. Może się uda jakoś wyjść. Dobra, jakoś się udało, zamknijmy te drzwi. I teraz tak, musimy zobaczyć z przodu, bo mamy filtr powietrza. A właśnie, filtr powietrza, słuchajcie, jest tutaj u góry. I musimy go odkręcić tym oto naszym uniwersalnym kluczem. Ponieważ klucz wydaje się być super, hiper uniwersalny. Odkręćmy to, wyrzućmy. O nie! O nie, poczekajcie. Moment, bo można tutaj narobić niezłego bałaganu. Dobra, to jest filtr, który zdecydowanie jest do wyrzucenia. Gdzie mogę... Kosz na śmieci, tu. Dobra, tu do kartona będę wrzucał. Dobra, i taki oto filtr muszę kupić. Czy ja mogę taki filtr kupić sobie tutaj, po prostu gdzieś? Zaraz zobaczymy. Czy muszę go w katalogu kupić? Zdecydowanie, a w ogóle tu mogę kupić takie rzeczy. Podnośnik. Lampy. Kurde, fajne rzeczy, dobra. Sprawdźmy. Idziemy sobie tutaj, brakuje jeszcze wielu dźwięków, brakuje tekstur w tej grze. Filtr powietrza, czyli to będzie gdzieś przy silniku. I mamy filtr powietrza, dobra. Chyba tylko i wyłącznie mamy go wymienić, więc tutaj się pojawił. A widzicie, tamten był czarny, brudny. Ten jest czyściutki i od razu sobie będziemy go montować. Uwaga. Cyk. Ok. Oraz. Momencik. Hopla i jest. Czy w tym momencie wykonaliśmy to zadanie? Chyba wykonaliśmy. Uwaga. Can you put a new air filter on? No chyba, że... Chyba, że cały ten filtr... Ale no wątpię. Poczekajcie, jeszcze chwila. Spróbujmy go. Może musimy inaczej jakoś podejść do tematu. Dobra. Okej, usuńmy to. A, bo ten filtr... No, teraz jest zamontowany chyba, ale nie, on wypada. Moment, wypada, bo co? A. Bo to coś... Zamontowałem dobrze? Nie, czekaj, chyba nie zamontowałem ich dobrze. Nie no, zamontowałem je dobrze. A tu jak się coś złapie, to wszystko odpada. Zróbmy z dalsza, sprawdźmy, co się dzieje. No nie, no zdecydowanie tu chodzi tylko i wyłącznie o ten, o filtr, żeby go po prostu złapać, żeby go po prostu wrzucić. No i jest. No i teraz nakładamy to. No i super. I bierzemy to.
No i no kurczę, no już wątpię, że to teraz będzie źle. No co tu ma, co myśmy zrobili źle? Powiedzcie mi. Czekaj, halo. Dobra. No i tyle, no i co? Gościu? No, teraz jest dobrze, to musiało się coś poruszać. Dawać jeszcze jedno zadanie zrobimy w tym odcinku, żebyście widzieli, jak wygląda ten system. My windshield is not cleaning, czyli wycieraczki. Czyli wycieraczki. Bierzemy, słuchajcie, po prostu nie czyszczą się nasze superanckie szyby. Myślę, że te wycieraczki są do wyciągnięcia, ale jak się takie wycieraczki w ogóle wyciąga? Tego do końca nie wiem, bo prawdopodobnie kluczem musielibyśmy wziąć ten kluczek. Wszystko tym kluczem chyba robimy. Zobaczymy, czy możemy je odkręcić jakoś od dołu. Okej. Okay. Sprawdźmy. Tu nie. Też chyba... Okej, okay, zostawmy ten klucz. A, tutaj są. Dobra, widzimy. Tylko gdzie klucz wyparował? A, klucz jest tutaj. Dobra, uwaga. Odkręćmy. Oraz. O, czekajcie. Wyjdziemy z tej strony. Dobra. Dzięki temu możemy to po prostu położyć. O, to wyrzucamy i to się nazywa wiper motor. Dobra, bierzemy sobie wiper motor, szukamy. Czyli tutaj, tylko nie wiem w jakiej części, w Windows chyba. Wiper motor. Windows lift, to jest podnoszenie, to nie. Czyli akcesoria może. Akcesoria, Windows lift, to też nie. Interior, może interior. Steering, to nie. Body, suspension, to nie. Brakes, color. Ty, no powiem wam szczerze, o, jest. No ale nie wiem czemu w tej zakładce to w ogóle się znajduje. Nie wiem czemu w tej zakładce, ale mamy to kupione. Okej, okay, mamy. Nówka sztuka. Czyli wymieniamy to. No taki w sumie car mechanic można by było powiedzieć, nie? Tylko że troszkę utrudniony, bo sami musimy się domyślać, co tutaj jest zepsute. Nie mamy żadnych maszyn, które sprawdzają za nas to wszystko. Czekajcie, zróbmy tak, wstańmy i teraz dokręćmy z tej strony. Dobra, a jeszcze jak wiper motor, to jeszcze same oczywiście wycieraczki są potrzebne. O, to może kupmy nowe. To się nazywa wiper blade, czyli same pióra tak zwane. No tutaj się to ostrzem nazywa, ale u nas to są wiper blady. Okej. Okay. Zobaczmy. Jedne. Weźmy te jedne. Dajmy tu. No i co? Jak ja to mam zamontować? Powiedzcie mi. O. A jeszcze... Aha! Bo to są same pióra. To jeszcze... Dobra. To jeszcze same wipery. Bo to są oczywiście ten, a jeszcze cały mechanizm, nie? Dobra, spróbujmy to jakoś zmontować razem. Okej, okay, mamy to. I to teraz możemy zamontować. To jest pierwsze. O, super. I teraz weźmiemy sobie jeszcze ten drugi. Ej, podoba mi się to nawet. Powiem szczerze, że... No, w porównaniu do My Summer Car to akurat to, że tutaj zarabiamy sobie naprawiając te pojazdy. Czegoś takiego mi brakowało właśnie w My Summer Car, żeby jedną z prac, oprócz tego wożenia tam tym szambowozem, prawda, dorabiania sobie na rąbaniu drewna, żeby można było na przykład naprawiać samochody mieszkańcom. To by było super. No i co? I chyba zrobiliśmy to, tak? Zobaczmy. Tak, jest zrobione. A, tylko że wyszliśmy na minus, chyba. Bo niepotrzebnie wszystko żeśmy wymienili. Ja wymieniłem cały mechanizm, więc prawdopodobnie powinienem wsiąść do samochodu, zobaczyć, czy w ogóle działają. Jeżeli działa cały mechanizm, a szyby się nie czyszczą, no to same te końcówki powinniśmy wymienić. No ale to był mój błąd, to przynajmniej wy widzicie. My starter is not running. Okej, okay, czyli albo świecę. No chyba świecę. Sprawdźmy to.
sprawdźmy to. Weźmiemy to już do garażu prawdopodobnie. Okej, dobra, czyli zobaczmy, czy faktycznie tak jest. Sprawdzimy to. A, dobra, czyli nie działa. No dobra, no to co? To w takim razie klucz do świec chyba tu jest taki specjalny. Gdzieś powinien się znajdować. Jest. To jest specjalny taki klucz do świec. Coś, czego nie było w My Summerze. O. I sobie cyk zrobimy. Weźmiemy to, ściągniemy. Okej, bo to ma z jednej strony. Weźmiemy sobie teraz tak. Czy możemy sprawdzić, która z tych świec jest uszkodzona? Raczej ciężko, więc weźmiemy sobie tu po prostu ten klucz. Wykręćmy. Okej. A jeszcze się wypina je? Nie, dobra, mamy to. I teraz tak. Jedna tutaj, druga tutaj, trzecia tutaj i czwarta tutaj. Dobra, to musimy kupić cztery świece. Jak widzicie, jak na nie najedziemy, to raczej... No właśnie, i teraz jest pytanie, czy jest tu jakiś tester do sprawdzania świec? Raczej nie bardzo. Co to jest? Electrobox. A, elektrody tu są. Battery charger, to jest do ładowania akumulatorów. Do sprawdzania, czy świeca jest... Już, uspokój się. Do sprawdzenia, czy świeca jest sprawna, to wiem, że jest takie urządzenie, ale my go chyba tutaj nie mamy w grze. Tu jest spawarka, tak? Mhm, dobra, czyli co? Idę sobie kupić świece. No i teraz jest problem, bo teraz na przykład nie jestem w stanie kupić tych świecy 4 na raz. Tylko... Okej. A on mnie położył. Dobra. No i muszę je teraz nieść jakoś. Dobra, jedną tutaj wsadzimy zaraz. Dobra, jedna już jest. Idziemy do następnego. A właśnie, i to też jest ciekawe, bo na przykład może się okazać, że wcale nie świecę, tylko faktycznie starter, czyli rozrusznik, czyli sam rozrusznik po prostu nie działa. Więc tutaj albo świece, albo rozrusznik. W prawdziwym życiu nie wiem, jakbym podszedł do tego tematu. Czy da się to w ten sposób w starym aucie to rozwikłać, tą tajemnicę, bez metody prób i błędów. No ja teraz idę metodą prób i błędów, czyli będę po prostu to montował. No i zobaczymy, jeżeli nie zadziała, no to będziemy musieli rozrusznik wymienić, no wtedy. No ale świece nie są drogą rzeczą, więc mam nadzieję, że mnie nie przejedzie. Dobra, i teraz jest pytanie tylko, czy mogę... O nie, chyba upuściłem. Gdzieś, o, spadła. Dobra, na szczęście spadła. Więc nie muszę jej szukać. Dobra, i bierzemy sobie teraz tak, tak. Okej. Okej, 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 super. Teraz dajemy przewody. Super. No i co? I mogę przetestować teraz, nie? Czy zadziała nam, czy nie zadziała? Okej, sprawdźmy. I wielka chwila prawdy, moi drodzy. Nope. Okej. Okej. Nie kręci. To teraz jest pytanie, czy to nie jest wina akumulatora albo sam rozrusznik? Sprawdźmy to. To idzie do... Bo to może być wiele rzeczy. No chyba, że po prostu zadanie jest tak prymitywnie prosto opisane, że no musi to po prostu być to, nie? Tu mamy filtr. Tu mamy pompę. No to tutaj mamy... To mamy rozrusznik, tak? Czy to jest alternator? Nie, no tutaj mamy rozrusznik. Nie, to jest alternator. To się odkręca. Tutaj mamy pompę wody. Poczekajcie, bo on idzie, przewód idzie tam. Okej. Dobra. To musimy jeszcze podejść na chwilkę tutaj do tego. Jak w tej grze wygląda w silniku? Jak według nich wygląda, słuchajcie, starter?
Bo jeszcze jest dystrybutor. Ten dystrybutor to też jest rzecz, która może nie działać. Ignition coil. O, czyli coś takiego. Dobra. Czyli cewka. Ta. To też może nie działać. Ta cewka może nie działać. Dobra, weźmy sobie kluczyk. No i tutaj, moi drodzy, myślałem, że tak, o, zaświecę, zrobię 2-3 zadanka, będzie łatwo, a tu się okazuje, że już jest, są pierwsze kroki, są pierwsze schody, znaczy się. Okej. Wywalmy to. I weźmiemy sobie, bo chyba kupiliśmy. O, weźmiemy. Dobra, zobaczymy, czy ona da radę. Dobra, weźmy sobie... Cyk. No mamy tutaj, słuchajcie, bardzo dużo możliwości. Okej, okay, wygląda na to, że jest git. No dobra, sprawdźmy teraz. Sprawdźmy teraz. Uwaga. Wsiadamy. I uwaga. Nie. No, akumulator? No nie wiem, akumulator. Bo ja by, jeżeli się okaże, że jako ostatnią rzecz faktycznie będzie ten sam starter, czyli po prostu rozrusznik. No ale z drugiej strony tam się coś świeciło, nie? Tylko akumulator jest pokazany czerwony, ale to może nie oznaczać, że jest zepsuty. Tylko że czasami te ikonki tak się wyświetlają, jak się odpala samochód, to czasami te ikonki tak się podświetlają na takie kolory. Dobra, pokażcie to. Jest to. Dobra. Nie no, jest coś. Niby działa, czyli akumulator jest git. Chociaż, znaczy to nie do końca tak, bo jeżeli on jest wysoki amper, to znaczy, że dużo go ładuje, to znaczy, że był rozładowany. Więc teoretycznie możemy zainwestować w nowy akumulator, żeby przetestować, czy faktycznie to nie wina akumulatora. A jeżeli się okaże, że to nie akumulator, to przynajmniej będziemy mieli zapasowy funkielnówka nieśmigany na przyszłość, prawda? Czyli teoretycznie możemy dać tak i sobie to wszystko dokręcić. No i się okazuje, że prawdopodobnie będziemy musieli wymienić ten rozrusznik. Ale to się dowiemy, jak są tutaj nazywane. Dobra, czyli moi drodzy, zdecydowanie nie to. Nie tędy droga. Okej. To jeszcze tutaj mamy to. Tutaj to idzie tędy. To idzie tędy. Tutaj mamy... Okej, a tu jeszcze coś takiego, poczekajcie chwileczkę, bo ja miałem zobaczyć, jak wygląda ten starter w tej grze. Ignition call, dobra, dystrybutor, poczekajcie. To są przewody. Starter, czyli tak wygląda ten starter, kupmy go. To jest, moi drodzy, starter. Proszę bardzo. I on ewidentnie jest... Ty, a poczekajcie. A faktycznie, widzicie? On po prostu jest taki zardzewiały troszkę. Czyli gra nam w jakiś sposób tutaj podpowiada. Czyli okej, dobra, to już spoko. Czyli tak jak w Car Mechanic Simulatorze, jeżeli coś jest uszkodzone i należy to wymienić, to gra nam w jakiś sposób podpowiada. Czyli... Zmieniony jest kolor. Czyli są jakieś delikatne podpowiedzi od strony gry, ale nie aż takie. Dobra, spróbujmy to odkręcić. Nie, bo jeszcze przewody musimy. Okej, odkręciłem. No, widzicie? Porównajcie sobie teraz te dwa. Widzicie różnicę? Ten jest nówka, ten jest taki. Okej, dobra. I teraz sobie po prostu to kręcimy, czyli niepotrzebnie kombinowałem. Najprostszą drogą trzeba było dojść do celu, a nie kombinować jak koń pod górę. Dobra, nie wiem, skąd znowu pada ten deszcz.
Słuchajcie, deszcz pada, nie wiem skąd, co oni wymyślili w tej grze, co oni wymyślili, że deszcz będzie padał, gdy nie ma chmur. Więc po prostu... Uwaga. Czekajcie. I teraz mruczy. I teraz działa. Dobra. Trochę wyjdziemy na minus w tym zadaniu. Chociaż dostaliśmy 197. No i moi kochani, i w ten sposób wykonuje się pierwsze naprawy samochodowe. Ja ze swojej strony dziękuję wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będziemy odwiedzać tą grę od czasu do czasu. Taki drugi odcineczek sobie tutaj przygotowałem dla was. W tym odcinku naprawialiśmy samochody cudze, czyli osoby, które chciały tutaj, żebyśmy byli ich mechanikiem, zapłaciły nam za to. Natomiast następnym może... O, uderzyli się. Byłem świadkiem, halo, widziałem wszystko. No, 60. Słuchajcie, w następnym odcinku, jeżeli będziecie chcieli, to napiszcie komentarz i dajcie koniecznie łapki w górę, to wiem, że wam się to podoba i ten kanał ożyje troszkę, wejdziemy w jakiś algorytm, ponieważ mój kanał wszedł w taką stagnację przez okres wakacyjny. W okresie wakacyjnym było mniej wyświetleń, teraz mam nadzieję, że wrócą wyświetlenia. Dajcie łapę, dajcie suba, odwiedzajcie pozostałe miejsca, no i zrobimy, jak będziecie chcieli w komentarzach, jeżeli będą to... zakup własnej fury, własnego samochodu i wyremontowanie go. Czyli kupujemy samochód z wysypiska, remontujemy szpachla, malujemy od początku do końca, no i będziemy mogli lecieć z tematem. Tyle w temacie, w opisie macie linki do G2, czyli sklepu z grami komputerowymi i planszowymi oraz z gadżetami, oraz także do Bonko Live, gdzie możecie znaleźć więcej materiałów, jak i Facebooka, czy Instagrama, na którym wrzucam fajne zdjęcia, Instastories, wbijajcie. A ja się z wami żegnam. To był mój garaż. Trzymajcie się, cześć.